Kiedy rozmawiamy o polskiej gospodarce, to w zasadzie można by te rozważania streścić, że jest źle i prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Pytanie tylko, jak bardzo jest źle, bo nawet już rządowe media nie ukrywają, że stan jest dosyć poważny. Głównie uwypuklając te czynniki zewnętrzne, a nie wewnętrzne, przyczyny tego stanu rzeczy. No tutaj głównym źródłem problemów chyba są ceny energii, bo każdy korzysta dzisiaj z prądu w mniejszym lub większym stopniu. Konsumenci nie odczuwają tego tak bardzo jak, jak firmy, jak przedsiębiorcy, zwłaszcza ci drobni, czy w takim razie no nie jesteśmy w przededniu jakiegoś kataklizmu, że te rosnące koszty już nie mówiąc o obciążeniach podatkowych obciążeniach różnorakich formalnych, po prostu koszty takich podstawowych rzeczy jak. Prąd, jak chociażby najem powierzchni, i inne takie podstawowe naprawdę koszta w każdej działalności gospodarczej spowodują, spowodują masowe zwijanie się wielu działalności gospodarczych w naszym kraju. Cóż, ta perspektywa rzeczywiście wygląda prawie, że konkretnie jakby się musiała zrealizować. Miejmy nadzieję, że Znajdą się jeszcze pomysły, i e, że rządzący z tych pomysłów, szczególnie pomysłów przedsiębiorców, skorzystają, żeby temu zapobiec. Ja może zacznę od e, takich dwóch e, poziomów, na których e, powinniśmy, sądzę, poprowadzić tę analizę. E, jeden poziom to jest e, analiza trendu. E, I tutaj podam e, takie cyferki, które ja uważam za bardzo symptomatyczne. Otóż w ciągu ostatnich 10 lat przybyło prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czyli to, co nazywamy mikrofirmami, przybyło około 28%, co oznacza, że ludzie chcą, ale też niejako są zmuszeni do tego, żeby podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek. To jest pierwsze zjawisko, ale drugie zjawisko, które jest właśnie dowodem, że dzieje się źle, już jako trend, nie jako gwałtowne wydarzenie, to jest, że w tym samym okresie dziesięciu lat ubyło. Około 10% polskich małych i średnich firm. Co to są w statystyce małe i średnie firmy? To są mała, to jest zatrudniająca od 10 osób do 50, średnia od 50 do 200. Proszę zapamiętać, nagle te firmy, które dla każdego, kto no ma trochę. By tak powiedzieć wyobrażenia o życiu gospodarczym, firma 50 osób, to już jest przyzwoita firma, a firma 200 osób, no to to już jest prawdziwe przedsiębiorstwo. Otóż takich polskich firm ubyło, to wniosek nasuwa się sam. Nie ma w Polsce potencjału w ciągu lat, żeby się bogacić, żeby rosnąć, żeby krzepnąć. Wprost przeciwnie, mamy do czynienia z procesem, który trochę tak żartobliwie w ekonomii nazywany jest wypłukiwaniem średniaka. Czyli ten, który już trochę się wybił, który już nie jest mały, ale może z nazwy jeszcze nazywany mały, ale jednak to już jest jakiś potencjał, ale on jeszcze nie jest dużą firmą, nagle znajduje się w sytuacji nie wyboru, ale przymusu. Albo. I tak jest najczęściej spada do rangi tych małych, maleńkich firm, bądź nawet bankrutuje, albo w pojedynczych wypadkach, naprawdę pojedynczych, tylko awansuje do grona dużych. A zatem trend w Polsce jest niepokojący, jeśli chodzi o małą i średnią przedsiębiorczość. I teraz dochodzimy do tego drugiego jak gdyby, punktu widzenia, tego doraźnego. Tego, z tego dnia i, i z tych ostatnich wydarzeń. Otóż yy, konkurencyjność polskiej gospodarki w ogóle maleje, a konkurencyjność małych i średnich, a także mikropolskich przedsiębiorstw gwałtownie maleje. Jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa, tutaj pewna uwaga, która może zdziwić. Mikroprzedsiębiorstw zatrudniających w Polsce mikroprzedsiębiorstw jest około powiedzmy 700 tysięcy, tych zatrudniających do 10 osób, ale w sumie w tej branży, czy w tej części gospodarki pracuje około 4 miliony ludzi. I proszę sobie wyobrazić, że tych 4 milionów ludzi tak naprawdę nie ogarnia polska statystyka. Główny Urząd Statystyczny nie ewidencjonuje tego na przykład, ile zarabiają, jaki jest poziom dochodów i tak dalej w mikroprzedsiębiorstwach. Stąd, jeśli wziąć statystykę gus średnie wynagrodzenie w Polsce brutto zaczyna dochodzić do 7 tysięcy złotych. Podczas kiedy w tych mikroprzedsiębiorstwach ono nosi, nie sięga nawet 4 tysięcy złotych. Więc. To jest ogromny błąd, pomijanie tego środowiska. I teraz, jeśli ktoś ma tak niskie dochody, te 4000 zł, i jemu wali się na głowę, wzrost kosztów, najpierw benzyny, bo musi przecież jeździć samochodem, później koszt no, po prostu życia, bo widzimy, jak wszystko drożeje, a teraz na samym końcu, właśnie to, co przed nami, energia, która zdrożeje nie trochę. A wielokrotnie jest jakimś, nie wiem, paradoksem albo szyderczym śmiechem, jak ja czytam dżentelmenów z Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli tej wielkiej, można powiedzieć, Kasy, którą dysponuje paru dżentelmenów i beztrosko gdzieś tam sobie dzieli po uważaniu i tak dalej, którzy mówią, że nie przejmujmy się. Udział kosztów energii w kosztach przedsiębiorstwa to jest kilka procent. To jest, przepraszam, mówię moim językiem Warszawiaka, to jest bełkot. To nie jest tak. Koszty energii są o wiele wyższe. To po pierwsze, a teraz te koszty energii naprawdę uderzą w firmy. Co w związku z tym? A no właśnie, pytanie jest zupełnie fundamentalne. Ja już mam sygnały, piekarnie, jakieś punkty usługowe, jakieś małe firmy po prostu się zwijają. Piekarnie są bardzo energochłonne, prawda? I jest szereg innych, warsztaty samochodowe. To wszystko zaczyna się zwijać. Tego jeszcze nie chwyta statystyka. Właśnie dlaczego? Ponieważ wielu tych ludzi to są tak zwani samozatrudnieni. Oni zanim zgłoszą się na bezrobocie, co jest dla nich absolutnym już no, do, dowodem nieporadności, to ich obraża, to ich poniża, oni będą długo jeszcze a to kombinowali coś na czarno, oni będą próbowali, może mają jakieś oszczędności coś sprzedać, gdzieś się jeszcze kręcić po rynku, prawda? I nazwijmy to szukać jakichś dochodów. Zatem jest znowu czymś zupełnie Opatrznym, że nasze władze podają, że nie ma bezrobocia albo bezrobocie nie rośnie. Otóż, co znaczy, że bezrobocie nie rośnie, jeśli produkcja rośnie nieznacznie albo prawie wcale, jeśli w związku z tym można powiedzieć, że ludzie, którzy są na zatrudnieniu, ale to przypomina zatrudnienie komunistyczne, czyli mamy. Zatrudnienie, ale nie mamy pracy, prawda? Czyli siedzimy i czekamy i, i nic nie robimy, tylko e, nam się co najwyżej należy. Jest źle. Jak pan już się odniósł do systemu słusznie minionego. To ja mam jeszcze inną analogię, ponieważ powiedzieliby być może niektórzy strategzy, chociaż trudno by mi wskazać konkretne wypowiedzi, że co tam te, cytując klasyka, bieda firmy. Mamy Orlen, mamy Lotos, który się teraz z Orlenem łączy, różne inne giganty. To jest siła polskiej gospodarki, właśnie te wielkie państwowe firmy. No i biorąc pod uwagę właśnie to, że nie ma bez Robocie, ale tak jak nie było go w PRL-u, w tym sensie, to czy przypadkiem no nie zmierzamy też do gospodarki PRL-owskiej, że na przykład sklepy spożywcze, które padną być może w najbliższym czasie, albo i nie, daj Boże, żeby nie. Na przykład wejdzie w to miejsce powołany przecież niedawno holding spożywczy państwowy. No i w zasadzie wracamy, wracamy do czasów, bo ja wiem, bitwy o handel Hilary Gomińca. To brzmi surrealistycznie w roku 2022, ale czy takie analogie są uprawnione? Znaczy bitwę o handel to my już przegraliśmy to trzeba jasno powiedzieć teraz jest co najwyżej dobijanie tych którzy jeszcze jakoś funkcjonują. Z czego to wynika? No właśnie. Jeśli wszystko drożeje, jeśli dochody nie rosną, czyli można powiedzieć realnie te dochody maleją, to Ludzie uruchamiają coś, co znowu w ekonomii jest często nazywane zasadą Rygla. Czyli próbuję za wszelką cenę podtrzymać mój poziom konsumpcji, styl życia, sposób zachowania, mimo że, tak szczerze powiedziawszy, już mnie trochę na to nie stać. prawda? I teraz ludzie jadą nad morze na wakacje, ale już nie pójdą do restauracji zjeść, Prawda? Już nie pójdą e, nawet do polskiego sklepu, tego małego i średniego, o którym nam chodzi, e, gdzie mogą coś kupić, tylko pójdą gdzie? Pójdą tam, gdzie kupią najtaniej. A co to znaczy najtaniej? Najtaniej to jest Biedronka, to jest Lidl, to jest Kaufland, czyli pójdą do obcych sieci handlowych i proces ten wygląda dokładnie tak, jak pan mówi. Mały polski sklep pada, bo nie ma klientów, bo jest za drogi. Przejmuje go duża sieć zagraniczna i bogaci się mimo, że jest kryzys i ona się rozwija, a jednocześnie ludzie praktycznie hmm. można powiedzieć próbują pokazać, że no byłem na wakacjach, jeszcze nie jest najgorzej, jakoś sobie radzę. To jest, to jest to jedno zjawisko, czyli bitwę o handel to my przegraliśmy i przegrywamy ją cały czas i ja nie mogę nie powiedzieć, że to jest absolutnie wina rządzących. To jest absolutnie rządzących efekt działania, że, że my nie potrafiliśmy stworzyć silnego własnego handlu wielkopowierzchniowego, opartego o własną bankowość itd. itd. My wprost przeciwnie robiliśmy wszystko, żeby to uniemożliwić, faworyzując, tak to trzeba nazwać. Dopłacając, a właśnie nawet w COVIDzie, finansując z tego państwowego czy polskiego funduszu rozwoju takie firmy jak Lidl, jak Kaufland, prawdopodobnie też jak Biedronka, to jest to zjawisko. Natomiast jest ta druga kwestia, o której pan mówił. To jest kwestia, no właściwie. Co ma się stać z tym polskim przedsiębiorcą, który w tej chwili jest w tarapatach? Ja powiem szczerze, nie widzę dobrego rozwiązania, bo nie ma wśród rządzących podejścia, w którym polska przedsiębiorczość miałaby być wyniesiona na pierwszy plan. W działaniach ochronnych. W tych działaniach ochronnych ciągle jest wszystko ukierunkowane na to, im liczniejsza jest grupa, tak zwana wyborcza, tym bardziej będziemy się o nią troszczyć albo przynajmniej zabezpieczać jej los. Czyli, czy to będą emeryci, czy to będzie wreszcie ta tak zwana płaca minimalna, która w tej chwili znowu jest podniesiona do poziomu 3,5 tysiąca i za tym stoją związki zawodowe. Tylko. Związki zawodowe, które, przepraszam, bo ja też tworzyłem Solidarność i, i działałem w Solidarności, ją zakładałem, Solidarność z nazwy miała uruchomić co? To, co było fundamentem czyli prawdziwą, racjonalną gospodarkę. Dzisiaj Solidarność nie zmierza w kierunku uruchomienia tej prawdziwej, solidnej gospodarki, tylko podtrzymania tych, którym się może nawet należy, ale którzy nie przyczynią się do dynamiki gospodarczej. I wreszcie na koniec, bo to aż nie chcę się mówić, ale, ale Pan to poruszył. Są wielkie monopole w Polsce. Jest Orlen, jest KGHM, jest Energetyka. Ci rzeczywiście się pławią w pieniądzach. Trzeba to otwarcie mówić i nie ma co udawać, że to w tej chwili, by tak powiedzieć, dezorganizuje gospodarkę i nie daleko szukać. Nie kto inny jak Niemcy i, i kraje Unii Europejskiej jasno powiedziały: wprowadzamy specjalny podatek od firm, które na kryzysie, na wzroście cen energii zarabiają najwięcej, i tym podatkiem, dopiero tym podatkiem, będziemy próbowali jakby to powiedzieć zabezpieczyć poziom życia tych najuboższych. U nas nawet ktoś się o tym nie zająknie. A jakie to może mieć przełożenie na finanse? Państwa, no, bo oczywiście te wszystkie wielkie firmy odprowadzają pieniądze do kasy państwa. A czy brak, no, będę używał tego określenia, bo ono chyba odnosi odpowiednio, jakby pokazuje odniesienie się państwa właśnie do tych bieda firm. Czy ten brak wpływów podatkowych, ZUS-owskich właśnie z tych małych przedsiębiorstw może finanse państwa, które przyznajmy, no, nie są w najlepszym stanie, jakoś jeszcze bardziej załamać i spowodować jeszcze poważniejszy kryzys jeśli chodzi o zadłużenie aniżeli, aniżeli teraz, bo w tym momencie podejście do zadłużenia chyba jest trochę takie, jakiego, chociaż, jakiego nie mieliśmy chociażby w 1939, bo to już jest myślenie po nas choćby potop. Paradoksalnie w 1939 w wojnę dzięki polityce Kwiatkowskiego wchodziliśmy ze zbilansowanym budżetem, a tutaj no, tu rzeczywiście jest zachowanie takie jakby jakby za chwilę na nas miały najechać jakieś wielkie dzikie hordy. To ja może odpowiem konkretem, bo to jest z wczorajszego dnia, czyli e, no jeszcze ciepłe. Otóż e, i tu słowa uznania. E, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw e, Pan e, Boże zapomniałem Imienia i nazwiska, oraz pani minister Agnieszka ścigaj, zorganizowali wczoraj spotkanie ze środowiskiem restauratorów, hotelarzy, czyli takiej polskiej przedsiębiorczości usługowej. I środowisko na to spotkanie przygotowało się bardzo, bardzo starannie i przedstawiło dane. Jak one wyglądają? One wyglądają tak, że. Środowisko zabiega o obniżenie vat na usługi. Restauracyjne do 5%. One są w tej chwili zdumiewająco różne. Przykładowo, 8% to będzie na makaron w sosie pomidorowym, a 23% watu na makaron z jedną krewetką, prawda? Więc to jest przykład już tego, można powiedzieć, no szaleństwa, w którym funkcjonujemy i tego tworzenia. Potencjalnych przyczółków do, jakby to powiedzieć, nieuczciwego deklarowania, co się dzieje. W każdym razie, środowisko przedstawiło następujące dane. Jeśli by doprowadzić do obniżenia tego VAT-u, to naszym zdaniem obroty restauracji, tych barów, a trzeba zwrócić uwagę, że na przykład takie kantyny, które są w biurach, w tej chwili praktycznie padają jedna po drugiej. W biurach już ludzi mniej pracuje, wielu pracuje na tak zwanym zdalnym, co spowodowało, że nie ma popytu na usługi w kantynach, więc kantyny się zwijają, a jeszcze teraz podwyżka cen prądu się do tego znakomicie dokłada. Pytam, gdzie to jest w statystyce uwidocznione, odpowiadam nigdzie. Więc to jest właśnie tyle warta nasza statystyka. Wracam do sedna sprawy. Z wyliczeń wynika, że gdyby to uporządkować, można nawet liczyć i oczyścić doprowadzić, że ludzie przyjmują paragon, właściciel baru wypisuje ten paragon, czyli wszystko jest, jakby to powiedzieć, podatkowo uczciwie to można liczyć nawet na 12 miliardów złotych dodatkowych dochodów podatkowych dla Fiskusa. Fiskus odpowiada na to, że on uważa, że regulacja zmieniająca VAT na 5%, tam z różnymi konsekwencjami, by go kosztowała ponad miliard, miliard dwieście czy coś. No więc proszę porównać te dwie, e, dwie dane, prawda? Tu już jest pytanie dlaczego się tego nie robi jeśli generalnie urzędy skarbowe czyli budżet państwa na tym zarobi to jest ten absurd w którym w tej chwili funkcjonujemy i i tu nie ma na to, można powiedzieć, dobrej odpowiedzi. Nie, bo nie. Drugi przykład to jest przykład stacji diagnostyki pojazdów. Ludzie muszą stemplować, jak mają samochód tam co roku, że jest sprawny. Otóż ta usługa od 2004 roku nie ma zmienionej ceny. Ponieważ nie ma zmienionej ceny, a koszty gwałtownie rosną, efekt jest ten, że no można powiedzieć z musu, Pracownicy przymykają oko i często stemplują samochody, które generalnie mogliby powiedzieć, że nie są całkowicie e, sprawne. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, w jakiej anarchii my żyjemy i w jak, można powiedzieć, systemie, który zachęca do by tak powiedzieć pewnej patologii. E, więc Polska mała i średnia przedsiębiorczość, a szczególnie ta mikroprzedsiębiorczość, jest osaczona systemem i mechanizmami, które wymuszają na niej naruszanie prawa, działanie bezprawne albo nawet łamanie tego prawa. Dlaczego? By przetrwać, by jeszcze jakoś sobie radzić. I nic nie jest robione, żeby to naprawić, zmienić, uporządkować. Natomiast z drugiej strony ci mali widzą te ogromne molochy, które no można powiedzieć pasożytują na nich, prawda? No bo jeśli e, e, znowu e, firma Orlen, e, e, która dyktuje ceny e, paliwa, w tej chwili e, cena ropy na rynku światowym znacznie spadła. Tego nie widać na polskich stacjach benzynowych, natomiast jest jakiś taki bełkot o jakichś inwestycjach, nie wiedzieć w co i kiedy i e, mówi się i o atomie i o Bóg wie czym jeszcze, no to są po prostu nie fair rzeczy. Mamy jeszcze inny problem z innym rodzajem dużych przedsiębiorstw. No to są te międzynarodowe korporacje, chociażby cyfrowe, gdzie tu problem jest w ogóle tematem na osobną rozmowę ich w zasadzie niezależność od państwa polskiego. Mówię tutaj o Google, czy o, czy o Facebooku, czy teraz to się nazywa Meta, jeśli dobrze pamiętam. Te firmy w zasadzie zwłaszcza te cyfrowe. One się wzbogaciły bardzo na ostatnich dwóch latach. No, natomiast, natomiast w koncepcjach niektórych tutaj ideologów światowych typu Szwaba właśnie przyszły świat to mają być, ma być własność państwowa i własność takich wielkich korporacji. Czy, I dlaczego z kolei w tym sektorze nie ma żadnych działań rządu, czy nawet, nawet opodatkowania tych opodatkowania tych cyfrowych gigantów. Były takie pomysły, ale na pomysłach się skończyło. Z tego co wiem, Unia bardzo długo i starannie, można by powiedzieć, przygotowywała się do wprowadzenia podatku od tych właśnie wielkich cyfrowych korporacji. Co zabawne, Polska była jednym z tych, chyba nawet jedynym krajem, który wetował i protestował przeciwko 15% podatkowi od dochodów tych wielkich korporacji. To już świadczy o tym, jak można powiedzieć, jak jesteśmy rozgrywani jako lobbysta i działający na życzenie możnych tego świata. Zdaje się, że Polska ustąpiła i ten podatek może wejdzie, może nie wejdzie, bo w tej chwili nie jestem pewien, czy, czy Unia już to, by tak powiedzieć, przyklepała. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że kryzys, każdy kryzys ma swoich beneficjentów, ich jest mało, ale są wtedy. Bardzo wzbogaceni i mnóstwo tych, którzy tracą. Otóż ten kryzys, który trwa już w sumie trochę czasu, bo to jest i pandemia, i teraz wojna na Ukrainie, i jeszcze generalnie osłabienie koniunktury gospodarczej. To wszystko ubogaca koncerny medialne na nieprawdopodobną skalę. I właściwie trudno nie zadać tego pytania, czym one w tej chwili są, bo próba, by tak powiedzieć, z ich strony dyktowania reguł gry medialnej jest widoczna próba narzucania pewnych postaw i pewnych zachowań, pewnych wzorców, pewnych schematów, też jest coraz bardziej widoczna. Gdyby to w tę stronę miało iść, to to jest coś bardzo złego i niebezpiecznego. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję że tutaj jednak to się spotka z jakąś reakcją. Nie liczyłbym na reakcję szczególnie tych, małych takich jak Polska i słabych gospodarczo bytów, natomiast mam nadzieję, że, że, że te, te możne społeczeństwa poczują nagle, że, że coś im się odbiera i że tu trzeba zareagować. To na koniec za chwilę mamy rok wyborczy. Będą powstawać różne też pewnie nowe inicjatywy, stare inicjatywy będą się przegrupowywać, opracowywać program. Jak pan sądzi, czy pojawią się jakieś konkrety dla polskiej gospodarki, czy będą to raczej takie standardowe zaklęcia, jakie zawsze słyszymy co cztery lata? Ja powiem o tym, co my pro, proponujemy i chcemy zrobić i nie ukrywam, że traktujemy to najbardziej poważnie. Po pierwsze, mamy świadomość, że rządzący nie mają koncepcji strategii antykryzysowej, że rządzący Polską brną w kryzys z coraz większym, można powiedzieć, takim rozmachem. Finansowanie socjalnej polityki, rozdawnictwo, podnoszenie dochodów itd. To wszystko to jest ślepy zaułek. My jako przedsiębiorcy to widzimy. My nie tylko to widzimy, my czujemy jak nam ubywa pieniędzy, jak nie inwestujemy, jak coraz bardziej nam się grunt usuwa. I dlatego 22-23 listopada 22, 23 listopada, powtarzam, robimy kongres Antykryzysowy w Poznaniu. Robi to głównie środowisko, właśnie małej i średniej przedsiębiorczości, hotelarze, restauratorzy, trochę budowlańców, ludzi związanych z wystawiennictwem. No, w każdym razie. Zapraszamy wszystkich. Chcemy to zrobić, przepraszam, tak powiem po warszawsku, z przytupem i z rozmachem. Bardzo nam zależy na współpracy z mediami, wobec tego tu dzięki panu redaktorowi, że możemy od razu o tym mówić i prosimy o takie wsparcie i będziemy się przypominać. Czemu ma służyć ten kongres? Po pierwsze, integracji środowiska, żeby to środowisko umiało się pokazać bo w Polsce zaczyna się coś dziać wtedy, kiedy ludzie się policzą, kiedy się policzą i zobaczą, jest nas dużo, e, mamy podobne problemy, spróbujmy je rozwiązać. Więc pierwsze to jest integracja, drugie to jest można powiedzieć, zinwentaryzowanie tych głównych problemów, które przed nami, i trzecie, zaproponowanie strategii. Już nie jakiegoś tylko doraźnego planu, tutaj trochę podatki obniżymy, tutaj coś tam, jakąś stopę procentową przyhamujemy. Nie. Tu trzeba strategii, i strategia polegać musi na tym, że raz jest plan. Dwa jest metoda kontrolowania realizacji tego planu przez lata i w związku z tym wejście w swoistą kontrolę polityków, czy by tak powiedzieć współrządzenie z politykami. I to jest cel tego kongresu i myślę, że to nam się powiedzie. Natomiast, wracając do sedna sprawy, te wybory będą bardzo brutalne. Te wybory będą walką o być albo nie być dla Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i sprawiedliwość nie ma umiaru w tym, jak walczyć, żeby utrzymać się przy władzy. Jest bezwzględne i tutaj w związku z tym te ciosy poniżej pasa z jednej i z drugiej strony będą się sypały. Nie ulega wątpliwości, że to mówię z całą mocą, ani Prawo i Sprawiedliwość ani opozycja na tę chwilę nie ma uczciwego, odpowiedzialnego programu, strategii naprawy Polski, ponieważ jedni i drudzy idą w rozdawnictwo socjalne i w taką, można powiedzieć, politykę dobrego wujka, który ma pieniądze, sypie pieniędzmi i niech się dzieje, wola nieba. I dlatego. Mam nadzieję, że obywatele to wyczują tym swoim instynktem, zrozumieją i oby udało się stworzyć jakieś rozwiązanie, w tym takie, które uwzględni interes polskiego przedsiębiorcy. Bardzo nam na tym zależy.